Ja! Szybko poszło. Tu będzie tragedia chwilę. Okej, nie ma tragedii. Jest tragedia. Nie ma, jest. Kurwa, co jest? No nie wierzę, siodełko mi się odkręciło. Ja pie... No nie, mam siodełko całkowicie do góry. Fuck, jebane gówno lapier. To siodełko. Cześć, cześć, witam serdecznie. Tak, jest rower w bagażniku. Pokażmy, zatem widzą. Jest rower spakowany. To jest bardzo głupi pomysł, co ja robię, ale YOLO. Patrzcie, to S24 Ultra. No. No i co, siemanko, z tej strony też witam was w kolejnym vlogu z zawodów. Dzisiaj mnie lekko pojebało. To się wypika. O, tu będzie dobrze widać. Tak pada. Aktualnie. No a ja jadę na zawody MTB Boguchwała. Jutro mam jeszcze w Bóbrce. Chociaż nie wiadomo, czy ich nie odwołają, bo wszędzie mówią, że ulewy stulecia, bla 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 bla. Także co, tam stoi kuperka, jedziemy Peugeotem, no bo będzie rower brudny na 100%, więc Peugeotika można, Peugeotik jest optymalny pod takie warunki. Mimo, że hamulce skończyły i już szumią, tak jak nie wiem, ale nie mam na naprawę na razie, także zapraszam na tip z tej okazji. No i co, jedziemy do Boguchwały pod Krzyż Mileniny. Myślę, że mało osób wystartuje, ale ja chcę wystartować, biorę dla was GoPro na klatę, więc będziecie mieli fajny content. No i trzymajcie kciuki, żeby mi się nic nie stało, bo to naprawdę są ciężkie warunki. Myślę, że dużo ciężej będzie niż na Rzeszów Bike Festival, a porównywalnie do Czutca z tamtego roku. Najlepsze jest to, że jeszcze grzmieć zaczęło, nie wiem, czy to słychać. Jesteśmy na miejscu. No warun jest imo ciekawy. No i tam jest gdzieś start za krzyżem, ale trochę ludzi jest, powiem wam, jak na taki warun, naprawdę robi to wrażenie. Lapier pomimo przybył gotowy, bo już na dzień dobry mi się odkręciła z niewiadomych mi przyczyn przerzutka i musiałem na zapalenie podszukać Ingusa 8, ale na szczęście udało się to ogarnąć. No i dzisiejszy numer, hashtag 130, mam tego uchwała. Ludzi coraz więcej, więc naprawdę to jest ciekawe. Przestaje palać, no pogoda się robi lepsza, także dlatego pewnie przyjeżdżają. Widzowie, ja właśnie na rozgrzewce, no zimno jest dość mocno. Dość mocno jest zimno, no hasła się kleją, to najważniejsze. Nie no, zimno jest, nie ma co. Także rozgrzewka dobra musi wlecieć. Jedziemy sobie początkiem trasy, który na pewno kto oglądał objazd, ten zna. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie już wilki czy psy nie zaatakują na trasie, bo się okazało, że to mogły być wilki. I tego dnia właśnie co robiłem objazd, wieczorem były widziane wilki. Także może być różnie. Cześć. A na razie się grzejemy. Równy teren. Nie wygląda to jakoś tragicznie. Wiadomo, bo tu jest. Ale musi być. Ale myślałem, że będzie gorzej. Zobaczymy jak w lesie. No, ale ogólnie frekwencja mnie dziwi, nie? Bo ludzie się dzielą na kilka typów. Jeśli chodzi o błoto. Są tacy, co kochają. Na przykład chłopaki z Pruchnika. Są tacy, co nienawidzą. Są tacy, co potrafią przyjechać na zawody. Zobaczyć błoto. Zrobić wokół siebie szumu i pojechać na przykład. Są też tacy, którzy się po prostu boją błota. Są tacy, którzy boją się uwalić sprzęt w błocie. Ja mam wywalone. Moglibyście pomyśleć, że wow, gość kupił taki rower i nie ma i ten. I się nie boi. Słuchajcie, w lapierze na tą chwilę i tak są do wymiany wszystkie łożyska. Więc mi to zwisa. I ten rower to już tak wiekowo to on się zachowuje jakby miał 2 lata, nie? Mimo, że ma 4 miesiące, może 5. Także no zajechany jest strasznie lapier, więc się nie przejmuję. Prawda jest taka, że pod ostatnim postem na Facebooku zostałem nazwany chłopaczkiem, który się boi kamyków i jeździ po parku. Ale to ja jeżdżę na zawody, które są właśnie w takich warunkach. A ci, którzy mnie wyzywają od chłopaczka, który jeździ po parku, to siedzą teraz w domu przed telewizorem, oglądając raporty o burzach i deszczach.
lewa, lewa. Kole inno. Zero przyczepności. To kosztuje gdzie indziej nowe pytanie. Kurwa, mać. Nie. Szybko poszło. Kurwa, nie mogę się nawet zbić. No pies, legitnie.
tu będzie ostry zjazd, pamiętam. Stromy, tu będzie bardzo ciężko go zjechać, ale będziemy próbować. Tak jak kiedyś Hawa mi powiedział. Tylko tylni hamulec i balansuj, daj rowerowi jechać. Więc dam. Raczej. Albo i nie. Nie, zobacz, już nie ma tragedii. Tu będzie tragedia chwilę. Okej, nie ma tragedii. Jest tragedia? Nie ma, jest. Oj, tu jest najgorsza. Tragedia, dobra. Klasyka gatunku. Kurwa, co jest? No nie wierzę, siodełko mi się odkręciło. Ja pier... No nie, mam siodełko całkowicie do góry. Fuck, jebane gówno lapier. Ja cię sumę, no nie wierzę. Nie wierzę. To siodełko. Ja kurwie. Wychodziło, że Andrzej zaspał, dokręcił. Fuck. Jebany lapier. Ja! Tego dobrze zana. Powiem wam, że to 32 to była najlepsza decyzja tego sezonu. Ale się zapierdala pod górę. Let's go. To zaraz będzie miejsce, gdzie psy mnie goniły. Lub wilki. Czy każdy ze mnie śmiał na mnie starczy. Ale dla mnie to były naprawdę wilki, psy.
dobra, nikogo przede mną, nikogo za mną. Kurde, tak patrzę, nie miały skąd nawet te psy wyjść z domu jakiego. Ja cię sumę, to były linki. Nie wierzę w siebie, żeby przestrzelić trasę, którą objeżdżałem. Tylko ja tak mogłem zrobić. Ale straciłem 15 sekund co najmniej. Wyrwanie chmury się zaczęło, ale jest strasznie. Ale to taki przyjemny deszcz emocji. Tylko nie zachęcam do czego. Dobra. To jest ten cały sztorm stulecia? To już jest to? Pani matko naturo? O kurwa, bez kitu sztorm stulecia. Top 10, o, top 10 szturmów. On był bardzo fajny na sucho. Na mokro może być ciekawie. Dosłownie jest rzeka. Kurwa, mogłem okulary ubrać teraz do wiatru, bo mi wszystko wpada do oczu.
kurwa, nie mam hamulca, ty. Z tyłu nie mam hamulca totalnie, praktycznie. Łapie mi na samym końcu, szlak, a jutro wyścig drugi, jeśli dojadę ten. Dobrze, że będzie Łukasz, to może mi na to. Kurwa, gdzie tu ten zakręt? Tu, dobra. Drop. Idiota. Idiota. Jestem idiotą. Daleko do następnego, ale mi nie odpowiedzieli. Może nie mogą. Albo się nie skapnęli. Albo już jest tak daleko, że nie pamiętają. W każdym razie pomyliły im się trochę kalkulacje. Z tym bufetem miał być na 10, jest na 14 km. Chyba, że się nie dogadali z tymi od bufetu. Ej, tu nawet powiem wam przesycha. Albo tu nie padało, albo padało mniej. Czułem, że teraz opanowanie. Poćwiczyć błoto. Pracujemy, tak? Ten oddach albo nie, prywatnie. Kurwa, mnie każdy tego rzucił, a ja nic z tego nie wynoszę. Ja się zsunę. Jak ja znowu zamawiam? Powinni młodym rakom i młodym zesowi pokazywać jako mój instruktażowy materiał. Gravel Master, panie kolego. Jakby tak wyglądały wyścigi, to ja bym to wywołał top 3 open. Tu na bank do nich nadrabiam i wierzę, że jadą szybciej. Jadę 46 na godzinę.
Słuchajcie, jeszcze taka jedna dygresja mnie naszła po starcie. Mianowicie, że nie wiem, czy to już mówiłem, ale pewnie mówiłem. 32 odmieniła całkowicie ten wyścig, no nie? Naprawdę, powiem wam, że gdybym to zrobił na początku sezonu, mogłoby być dużo lepiej przy wielu wynikach, nie? Naprawdę, to był największy błąd tego sezonu. Jeżdżenie na 34 te wszystkie początkowe wyścigi, poza Tour de Powiśle Dąbrowskim, no nie? I jakimiś takimi ewentualnymi płaskimi wyścigami, których no było mało, nie oszukujmy się. Naprawdę, za 32 dzisiaj po prostu tak czułem moc na podjazdach pod tym względem. Mogłem cały czas ten młynek robić, który kiedyś uwielbiałem robić. I to myślę, że dużo zmieniło, nie? To naprawdę dużo zmieniło. No, trzeba umieć lapiera. Tomek chyba wyjeżdża, bo słychać. Rejwik z Alco Active trwa. Tomek tutaj, Rudniński, rozkręca imprezę. Tam piękny widoczek na Rzeszów. Wszystko to możecie zauważyć dzięki Samsungowi S24 Ultra. Słuchaj, można komuś do domu zaglądnąć z tym zbliżeniem, nie? Piękne to jest. No i tak to właśnie wygląda. A ja już ogólnie przebrany, także luks. I idę sobie coś, nie wiem, wypić, może zjeść. Ale powiem wam, że Peugeota byście nie chcieli zobaczyć. Ogólnie fajny patent wymyśliłem. Zrobiłem sobie przebieralnię w Peugeocie. Patrz to. Normalnie szatnia. Szatnia w Peugeocie, to jest coś pięknego. No syf jest straszny, będzie detailing jak nie wiem. Ale dlatego właśnie wziąłem Peugeota, nie Cuprę, nie? Także tak to wyglądało, jeśli chodzi o zawody MTB Boguchwała. No jak mogliście zobaczyć, pure MTB, mnóstwo błota, mnóstwo syfu, naprawdę było ślisko, ale dałem radę. Szacun dla każdego, kto to przejechał, szacun dla przede wszystkim zawodników Mega, którzy mieli dwie te pętle do przejechania. No a wam, jeśli spodobał się filmik i moja praca, to zostawcie łapę w górę i suba i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemano!